wręcz niesamowite. Bezchmurne niebo, słońce i ponad 10 kresek to idealny pretekst, by wyrwać się z redakcji. Siemka, tak, to jestem ja. Nie będziemy jednak dzisiaj jeździć windą, a zupełnie nowym Zipem Quantum Air Max 125. I to jest właśnie ta maszyna, wiem, ogromna. Musicie na mnie chwilkę poczekać, prawie jak kobieta muszę przygotować się do jazdy. Okej, jestem gotowy. Zabierzcie się razem ze mną tym niedotartym, zupełnie nowym Quantumem Air Max 125. 94 km przebiegu, czas na mały rekonesans. No, start jest taki trochę nieśmiały, ale silnik też się nie rozgrzał. Fajne są te zegary. Dwie elektroniczne w pełni tarcze, poziom naładowania akumulatora, obrotomierz, prędkościomierz, cyfrowe wskazania poziomu paliwa i całe szczęście, że mamy paliwo, bo tutaj w okolicy naszej redakcyjnej zbyt blisko do stacji nie jest. Jeżdżę nieśmiało, mam wrażenie, że potrzebuję nieco się jeszcze dotrzeć nie tylko ze sprzętem, ale w ogóle z motocyklizmem. No, jest 60 i zaczyna się robić trochę chłodno. Co prawda jest 10 stopni, a może nawet 12 z tego co patrzyłem, ale no kurczę. Jednak trochę jeszcze czuć tej zimy w powietrzu, ale no to jest i tak bajka. O, paruje. To jest i tak bajka w porównaniu z tym co było, prawda? Fajnie skuter się rozpędza. Jak do miasta, słuchajcie, jeżeli chodzi o taki kompromis pomiędzy wymiarami, komfortem, a praktycznością, to jest nawet fajna, spoko propozycja. Tutaj robimy sobie przystanek na nieco dłużej, dobrze? Jesteśmy na miejscu. To samo serce Warszawy, które dziś tonie w wiosennym słońcu. Prawda, że pięknie? Tutaj Zip Quantum Air Max 125 prezentuje się naprawdę dobrze, zwłaszcza w tym matowym malowaniu. Najbardziej podoba mi się jednak tyłek tego skutera. Śmiałe linie połączone z lampami typu LED. One też zostały dość odważnie narysowane. Z profilu nie jest gorzej, tak naprawdę dopiero tutaj widać, jak spory jest to sprzęt. Przód mniej przypada mi do gustu, ale z tej strony akurat maszynę kierowca ogląda najrzadziej. Wszystko z kolei rekompensuje duża kanapa z tylnym oparciem. Ma ono swoje zalety. Łatwiej będzie przekonać twoją żonę do wydania 8 koła na ten sprzęt. Na deser zostawiłem sobie zegary, o których wam mówiłem w trakcie jazdy. Wyglądają naprawdę dobrze i są funkcjonalne. Jednak po co tyle gadać o sprzęcie na postoju? Włączamy stacyjkę i zawijamy się stąd. Pora wracać do biura. Naprawdę piękny dzień i... moim zdaniem piękne widoki. Mam nadzieję, że to, że nie mam bafa na szyi, nie sprawi, że jutro będę tej wyprawy żałować. Jest naprawdę ciepło, no ale wiadomo, powyżej 50 km na godzinę dzisiaj robi się chłodno. I najważniejsze w tym wszystkim dzisiaj było to, żeby zabrać was na tę wyprawę Zipem przed zachodem słońca. Jeżeli patrzę na ten skuter z perspektywy 125 do miasta, to myślę, że jest to bardzo fajny, optymalny wybór. Jedzie się wygodnie, komfortowo. Osiągi nie są porywające. Nie ma co ukrywać. Na gazetę. Bardzo serdecznie panu dziękuję. A i przy okazji była to jazda pożegnalna z moimi rękawiczkami, które mają, myślę, że z 10 lat. Kierowcy ewidentnie zdążyli się przez zimę odzwyczaić do widoku motocykli na drogach i w korkach. Ale mam nadzieję, że to się za chwilę
zmieni. Co nie zmienia faktu, że tym zipem naprawdę w bardzo taki praktyczny sposób pokonuje się miejskie ulice. To jest po prostu zwinna maszyna. Ale powiem wam, że ja też trochę się odzwyczaiłem od jazdy w korku motocyklem. Mogę sobie zaciągnąć postojowy, bo trochę tu postoimy. Sprzęt prowadzi się fajnie, jednak ja doszedłem do wniosku, że pierwszy trip po zimie sprawia, że... A, powiem wam, nie będziemy się oszukiwać, że czuję się tak umiarkowanie pewnie. Ale za 100-200 km będzie już dużo lepiej. Człowiek naprawdę może się odzwyczaić przez 2-3 miesiące i potrzebować nieco czasu na to, żeby na nowo wejść we wprawę, jeżeli chodzi o miejską jazdę na motocyklu, bo ta jest najbardziej wymagająca. Ale też dzięki jeździe w mieście można się naprawdę sporo nauczyć pod warunkiem, że używa się w trakcie przekręcania manetki mózgu i manetka ma połączenie z waszą głową. Rekonesans dzisiejszy uważam za udany. LED-owe kierunki bardzo fajnie się odbijają w innych samochodach. Przepuszczamy panią rowerzystkę, bo ma tutaj pierwszeństwo. O, zawieszenie twarde. Zawieszenie twarde. Ale też wiem, z jakiego powodu tak jest. Precyzja prowadzenia ponad komfort. Takie mam wrażenie. Co nie zmienia faktu, że Zip Quantum Air Max 125 pozytywnie mnie zaskoczył ogólnym komfortem prowadzenia. Osiągami sprzęt nie powala, jednak do setki się rozpędzi. Pewnie do jutra. Moim zdaniem jak za tę kasę jest to propozycja naprawdę warta uwagi. Tymczasem ja wracam do pracy. Serdecznie wam dziękuję za to, że pierwsze miejskie kilometry w tym roku pokonaliśmy razem. Jeszcze raz dzięki. I do zobaczenia. Jednoślad.pl